Magda Gesser i Waldemar Kozerawski wzięli w Krakowie. Restauratorka zdradziła szczegóły. Wszyscy mężowie Magdy Gesser. Magdalena Gesser jest jedną z najbardziej medialnych restauratorek w Polsce. Od lat prowadzi program Kuchenne Rewolucje, w którym odwiedza restauracje w całej Polsce i pomaga ich właścicielom zmienić podejście do prowadzenia interesu gastronomicznego. Dzięki programowi restauratorka stała się niezwykle popularna. O jej życiu wiadomo prawie wszystko. Nieraz restauratorka opowiadała o swoich małżeństwach. Najpierw wyszła za niemieckiego dziennikarza Volkharta Müllera. Owocem tego związku jest syn, Tadeusz. Mąż Magdy zmarł w drugiej połowie lat 80. A ona sama po kilku latach wyszła za Piotra Gesslera. Choć rozwiodła się z Piotrem, to z tego związku ma córkę Larę Gessler. Od pewnego czasu Magda Gesser jest w związku z Waldemarem Kozerawskim, który był jej miłością z lat młodości. Ich drogi rozeszły się na wiele lat. Waldemar wyjechał do Kanady, gdzie od lat pracuje jako lekarz. Choć każdy z nich związany jest wieloma zobowiązaniami zawodowymi, to chętnie spędzają czas ze sobą. Restauratorka pokonuje tysiące kilometrów i odwiedza swojego ukochanego w Kanadzie lub też podróżują do razem w egzotycznych miejscach. Początek roku Magda Gesser spędziła z Waldemarem Kozerwaskim i przyjaciółmi w Australii. Restauratorka pochwaliła się na swoim Instagramie wspólnymi zdjęciami. Pod jednym z nich zachwyceni fani pisali, że wspaniale wygląda z mężem na zdjęciu. Wówczas jedna z internautek chciała przypomnieć, że lekarz nie jest mężem Magdy Gesler, a jedynie partnerem. Na to stanowczo odpowiedziała sama zainteresowana. Było wesele ekumeniczne w Krakowie na 180 osób, pod Teatrem Starym. Śpiewało nam na szczęście 80 górali, wyjawiła Gesler. Wygląda na to, że nie spełniło się marzenie restauratorki o ślubie w małym gronie przyjaciół z dala od tłumów. Cicho i wśród najpiękniejszej przyrody i najbliższych przyjaciół. Ja chcę z miłością. Romantycznie, bardziej w stylu João Gilberto, muzyki brazylijskiej, klimaty właśnie Meksyk. Tego typu albo polskie Mazury. Ale żeby było pięknie i cudownie, i żeby było raczej skromnie niż na bogato, planowała w rozmowie z Co za tydzień restauratorka. Waldemar Kozerawski jest cenionym lekarzem i prowadzi własną klinikę medycyny estetycznej. Na co dzień mieszka w Toronto, gdzie rozwija swój biznes. Tak naprawdę niewiele wiadomo o partnerze Magdy Gessler. Ponieważ rzadko udziela się w mediach społecznościowych. Dopiero jesienią 2021 roku założył konto na Instagramie. Jak wynika z wrzuconych na profil zdjęć, Waldemar Kozerawski ma dwoje dorosłych dzieci. Magda Gesser i Waldemar Kozerawski poznali się ponad 40 lat temu na imprezie Andrzeja Szpilmana. Waldemar Kozerawski tak wspomina moment, kiedy ujrzał po raz pierwszy Magdę Gesser, był tłum. I kątem oka w tym tłumie zobaczyłem Magdę. Stała, rozglądała się, inna niż wszystko i wszyscy. Ja czułem się tam samotnie. Spotkali się ponownie po 20 latach w restauracji Magdy Gesser Fukiera. Tym razem nie mogli już przestać bez siebie żyć. Choć w tamtym momencie Gesler była związana z Mariuszem Diakowskim, to stwierdziła, że to Waldemar jest jej pisany do końca życia.